Dzień dobry, witam Państwa w rozmowie Echo 24. Ja się nazywam Nina Jewtuszenko, a dziś moim Państwa gościem jest Bartosz Nowak, Wrocławskie Inwestycje. Cześć. Cześć, dzień dobry. Dzisiaj porozmawiamy m.in. o tych inwestycjach, które już są w trakcie realizacji, ale również o tych, które dopiero projektujecie. Może zacznijmy od inwestycji, którą już powoli kończycie. Chodzi tutaj o ulicę Pomorską. No właśnie, co tam się dzieje i za ile zobaczymy już ten efekt końcowy? Jesteśmy na ostatniej prostej, jeżeli chodzi o tą gigantyczną przebudowę na wrocławskim Nadodrzu. Mamy gotowe torowisko, przebudowane sieci. Ostatnie prace realnie wykończeniowe przed nami. Myślę, że przełom maja, czerwca to jest ten termin, kiedy wrocławianie będą mogli pojechać już po przebudowanej ulicy Pomorskiej. Ona będzie miała taki charakter alejowy, to za sprawą szpaleru drzew, który planujemy tam nasadzić. Ważne elementy, jakie tam się zmieniły, czyli wszystkie sieci, z których na co dzień wrocławianie korzystają, a te, które tam funkcjonowały, pamiętały jeszcze XIX wiek, więc zdecydowanie XXI wiek zawitał na ulicę Pomorską już, jeżeli chodzi o tę branżę sieci. I to wszystko, co my zobaczymy, to już będzie efekt wykończenia, ale to jest to, na co wrocławianie czekają, ponieważ dzisiaj my mamy gigantyczne potrzeby infrastrukturalne, my mieszkańcy, a wrocławskie inwestycje są od tego, żeby spełniać nie tylko te życzenia, marzenia i pragnienia, ale przede wszystkim poprawiać jakość życia mieszkańców. I to na Pomorskiej zdecydowanie się dzieje. Po pierwsze, te sieci to to, z czego korzystamy, a nawet o tym często nie myślimy. Natomiast my otrzymamy na co dzień infrastrukturę i wpisane w tą infrastrukturę wszystkie potrzeby transportowe dzisiejszego Wrocławia. Czyli komunikacja zbiorowa, tutaj doszliśmy do porozumienia z wykończeniem kostką granitową torowiska. Oczywiście jezdnia dla samochodów, ścieżki rowerowe to dla rowerzystów i chodniki dla pieszych. Wszystko będzie skąpane w zieleni, bo dzisiaj we Wrocławiu jakby infrastruktura to jest jedno, ale wrocławianie mają oczekiwania, aby za tym szło jeszcze pewne zielone piękno. I teraz też taki mamy czas, oprócz tych zielonych tematów, też niebieskie. Mówimy tutaj oczywiście o tym, aby ta zieleń była jak najbardziej bogata, a niebieska to chodzi o to, żeby gospodarować na przykład wodami opadowymi na miejscu. Tam tego nie mamy, bo jesteśmy w centrum miasta, natomiast udało się znaleźć miejsce w tej przestrzeni. Pamiętajmy, że jesteśmy w historycznie zabudowanej części Wrocławia i my w przekrój ulicy musieliśmy wpisać zieleń i te potrzeby infrastrukturalne, to się udało. Za chwilę ten efekt wow zostanie osiągnięty, a wrocławianie będą mogli korzystać z pięknej ulicy Pomorskiej, bo ta, którą pamiętamy, pozostawiała wiele do życzenia, jeżeli chodzi o tą funkcjonalność dnia codziennego. No właśnie też w ramach tej przebudowy zmieni swoje oblicze plac Staszica. Dokładnie tak. I też do wiaduktu przed ulicą Rejmonta, ta wschodnia część placu Staszica również zostaje zagospodarowana. A pamiętajmy o tym, że projektujemy mosty pomorskie, jak i również za chwilę zapadnie decyzja o tym, żeby pomyśleć o ulicy Rejmonta, bo ona też będzie wymagała przebudowy. Pamiętajmy, że to jest jeden z ważnych ciągów od autostradowej obwodnicy Wrocławia bezpośrednio do centrum miasta. Także mamy świadomość, że jest to trakt komunikacyjny, który musi obsłużyć mieszkańców, ale też doskonale wyglądać i funkcjonować. Nie tylko transportowo, ale również w myśl funkcjonowania miasta. Czyli wszyscy muszą mieć zapewnione dobra dnia codziennego w postaci mediów. Porozmawialiśmy o Nadodrzu, a teraz przenosimy się na Jagodno, bo to tam też w tej chwili trwa budowa trasy autobusowej, która też jest z punktu widzenia mieszkańców kluczową inwestycją. Na pewno tak, mówimy o TAT na Jagodno, czyli trasie autobusowej, która poprowadzi bezpośrednio, można powiedzieć, z centrum już na pętle przy ulicy Kajdasza. Jesteśmy na półmetku de facto tej inwestycji. Wiosną przyszłego roku będziemy chcieli ją oddać. TAT na Jagodno będzie również zawierał te elementy niezbędne do tego, aby w przyszłości pojechał tamtędy tramwaj. My czekamy tak naprawdę na przepisy prawa, które pozwolą nam tamtędy poprowadzić linię tramwajową. Jeżeli to się zadzieje, to my jesteśmy gotowi do tego, aby tego typu przedsięwzięcie podjąć i te szyny w tę trasę włożyć dosłownie. Warto podkreślić, że też Jagodno zyska wiele więcej, ponieważ prezydent Jacek Sutryk podjął decyzję, aby poszerzyć
buforową, o kolejne dwa pasy ruchu. Także to jest gigantyczna zmiana dla Jagodna, taka jakościowa transportowo, ale warto podkreślić, że te dwa pasy ruchu mają realnie obsłużyć osiedle Jagodno. Nie chcielibyśmy, aby ktokolwiek pomyślał o tym, że to ma być trasa tranzytowa z A4 do centrum. Nie, na to się nie godzimy i zaprojektujemy ją w taki sposób, aby to mieszkańcy Wrocławia, podkreślę, mieszkańcy Wrocławia, skorzystali z przebudowanej buforowej, poszerzonej o dwa pasy ruchu. Stąd chcielibyśmy, aby do miasta w kierunku do centrum prowadził jeden pas ruchu, dopiero przed skrzyżowaniem z ulicą Sarnią on się rozszerzał, tak aby to realnie mieszkańcy Wrocławia mogli komunikować się i swoje potrzeby życiowe obsługiwać buforową w lepszy sposób niż to funkcjonuje dzisiaj. Stąd przed Sarnią dwa pasy ruchu i już do końca buforową dalej w Barcką będziemy kontynuować tą trasę. Z powrotem od centrum w kierunku za Wrocław nie ma problemu, będziemy wypuszczać już wszystkich chcących wyjechać z Wrocławia na dwa pasy ruchu, to tak będzie funkcjonowało. Przynajmniej na ten moment mamy takie założenia, aby w ten sposób poprawić sytuację transportową dla osiedla Jagodno i Wojszyce. Bo pamiętajmy o tym, że to jest tak, że my mówimy Jagodno, ale również to jest symbioza Wojszyc. Szkoła przy ulicy Asfaltowej to też jest inwestycja dla dwóch osiedli Lutosławskiego. Asfaltowa, ta ulica Asfaltowa, która kiedyś nie była tą asfaltową, mianowicie tylko była z nazwy, była to droga szutrowa, którą ciężko było się skomunikować, to dzisiaj ten proces inwestycyjny tej kadencji obecnego samorządu pokazuje, jak miasto się rozwinęło i jak zmieniliśmy tamtą przestrzeń. Co więcej, jeszcze przy pętli, przy ulicy Kajdasza pojawi się pętla, gdzie też pojawią się miejsca parkingowe Park and Ride. Jak to będzie wyglądało też? To jest już znane i popularne we Wrocławiu, przygotowane miejsce szczególnie dla osób, które dojeżdżają z aglomeracji wrocławskiej bezpośrednio do miasta, w takim sensie, aby zmienić te swoje nawyki komunikacyjne i ten samochód zostawić właśnie przy pętli na Park and Ride, a dalej swoją podróż do centrum lub w dowolne inne miejsce miasta kontynuować już przy pomocy komunikacji zbiorowej. My już dzisiaj mamy dane, które wskazują na to, że codziennie do Wrocławia wjeżdża, uwaga, 250 tysięcy samochodów. Miasto nie jest z gumy, podobnie jak ulice, po których się poruszamy. Jeżeli ta liczba realnie się zwiększy, to my wszyscy tu staniemy w korku. Po prostu. Także to my musimy wymagać od siebie, aby zmieniać te przyzwyczajenia, aby nam bardziej komfortowo podróżowało się po mieście, a nie żeby marnować czas stojąc na światłach w swoim samochodzie. Także to my musimy zacząć od siebie, bo ta infrastruktura w mieście poprawia się z roku na rok. My projektujemy ścieżki rowerowe, wpisując te wszystkie potrzeby dzisiejszego Wrocławia w różne miejsca i uzupełniamy tą infrastrukturę rowerową, bo to też ważne, aby wykorzystywać ten jednoślad do tego, aby po centrum i nie tylko poruszać się w zasadzie najszybciej, bo kiedy przeliczymy czas drzwi, door to door, to rower na pewno w centrum wygrywa. Tak, wcześniej już wspomniałeś, chcecie skończyć tą trasę autobusową mniej więcej za rok. Tak? Wiosna w przyszłym roku to jest ten termin, kiedy chcielibyśmy, aby pierwszy autobus z wydzielonym pasem ruchu, czyli TATem na Jagodno, pojechał. To też jest taki element, że jeszcze w tym roku planujemy podjąć się trudu przebudowy realizacji brakującego fragmentu w ulicy Barckiej, ponieważ tam jest po prostu klasyczne torowisko uzupełnione tłuczniem kamiennym. My chcemy przebudować taki odcinek dokładnie 168 metrów, aby realnie od dworca głównego wydzieloną trasą autobus i tramwaj jechał bezpośrednio na Jagodno. Żeby to dzisiaj wykonać, to w zasadzie brakuje nam tego fragmentu. No właśnie, za rok pojedzie tam pierwszy autobus, ale można powiedzieć, że ta inwestycja została podzielona na dwa etapy, bo tramwaj to jeszcze nie pojedzie na pewno. Czy ta jakby inwestycja już będzie miała torowisko? Jak to będzie wyglądało? Samego torowiska nie będzie, natomiast jeżeli chodzi o warunki jezdni, to ona już jest przygotowana w taki sposób, aby po prostu zamontować tam tory.
ponieważ trasa autobusowo-tramwajowa, którą tam budujemy, stawia wymagania nie tylko dla autobusu, które są znacznie niższe. W sensie autobus bez problemu radzi sobie ze wzniesiami i tak dalej, nie ma z tym problemu. Tramwaj musi mieć to podłoże zdecydowanie bardziej równe, mówiąc bardzo popularnie. Natomiast chodzi o to, że też inne siły obciążenia działają na podłoże. Stąd ta podbudowa samej jezdni, trasy autobusowo-tramwajowej, jest zupełnie inna. Mocniejsza, wykonana w innej technice, tak aby tramwaj mógł bezpiecznie tamtędy jeździć. A wiemy, kiedy realnie może pojechać? Realnie, jeżeli zmienią się przepisy, to jest kwestia doprojektowania stacji prostownikowej, torów i postawienia trakcji. W sensie słupy prawdopodobnie już przy tej inwestycji powstaną, ale tą trakcję trzeba będzie na górę zamontować i nie ma problemu, pojedzie tamtędy tramwaj. Także mówimy tu o bardzo szybkim momencie inwestycyjnym. W sensie, kiedy mamy przepisy prawa, to wystarczy nam kilka, do roku mniej więcej, aby taka inwestycja po prostu powstała, aby te tory realnie mogły zafunkcjonować w tamtym miejscu, ponieważ sama trasa, podbudowa, wszystko jest zrobione już technicznie, autobusowo, tramwajowo. Jedyne, czego nie będzie w tamtym miejscu, no to stacji prostownikowej, czyli czegoś, co będzie napędzało nam de facto ten tramwaj i tej sieci nadziemnej, która realnie daje prąd już na pantograf. Z tego, co wiemy tutaj, jeśli chodzi o trasę tramwajową i o tramwaj, to doczekają się takiej inwestycji nie tylko mieszkańcy Jagodna, ale też Swojczyc. To jest super informacja. Z tego tygodnia, można powiedzieć, news, ponieważ prezydent ogłosił, że kończymy projektowanie i już w wakacje wrocławskie inwestycje będą szukać firmy, która zrealizuje według projektu trasę autobusowo-tramwajową na Swojczyce. Pierwszy element tej inwestycji już funkcjonuje. Są to nowe mosty Chrobrego z wmontowanym torowiskiem, z wydzieloną trasą. Teraz przyszedł czas na to, aby jeszcze w tym roku podjąć ten trud szukania wykonawcy, podpisania umowy i wejścia na budowę, aby zrealizować mniej więcej w 24 miesiące całą inwestycję. Jest to trasa autobusowo-tramwajowa, zaczynająca się przy dzisiaj funkcjonującej pętli na Sępolnie, bezpośrednio do nowej pętli przy cmentarzu parafii świętego Jacka. I tutaj też pragnę wszystkich uspokoić. My mamy podpisany list intencyjny z parafią pod auspicjami biskupa pomocniczego archidiecezji wrocławskiej po to, aby ten teren, który został przewidziany przez cmentarz, został przeznaczony na inwestycje użyteczności publicznej. To warto podkreślić, że to udało nam się porozumieć z parafią i nie tylko z parafią, bo tutaj też zaangażowana była wrocławska kuria i biskup pomocniczy, który realnie ustalił z nami warunki przekazania tego gruntu pod te inwestycje. My oczywiście tutaj mamy pewne zobowiązania względem parafii świętego Jacka i będziemy chcieli zrealizować to, na co umówiliśmy się. W przyszłym tygodniu przedstawiciele wrocławskich inwestycji spotkają się też z radą parafialną, aby gruntownie opowiedzieć o przebiegu tej inwestycji i o tym, co zamierzamy tam zrobić. I również chcemy wspólnie z pełniącym obowiązki proboszcza świętego Jacka powiedzieć, na co się umówiliśmy. To za ile mniej więcej powstanie ta trasa? Bo rozumiem, że mówimy teraz o odcinku mniej więcej od pętli Sępolno i do Swojczyc, tak? Dokładnie tak. To jest odcinek ponad 2 km. Realnie 24 miesiące to jest ten termin na budowie od daty podpisania umowy. Biorąc pod uwagę, że wakacje chcemy ogłosić ten przetarg, no systemowo trzeba założyć około miesiąca na to, aż poczekamy na te oferty. Zdajemy sobie sprawę, że będzie to gigantyczny kontrakt. W związku z powyższym będziemy czekać na pytania do tego kontraktu i do opisu przedmiotu zamówienia od potencjalnych wykonawców. I wtedy ten termin pewnie w miesiącu, półtora zamkniemy. Oni będą mieli swoje prawa po tym, jak wybierzemy tę ofertę. Mówimy tu o systemie odwoławczym oczywiście, bo prawo zamówień publicznych daje tego typu możliwość wykonawcom, którzy nie zgadzają się z decyzją podjętą przez komisję przetargową. Oczywiście komisja przetargowa, działając na zasadach prawa, wybiera według przyjętych kryteriów i ocenia według konkretnej punktacji. I oferta, która zdobędzie najwięcej punktów, wygrywa. Natomiast kiedy my ogłosimy swoją decyzję, to wszyscy ci, którzy brali udział w takim postępowaniu przetargowym, czyli złożyli oferty i wyrazili chęć zrealizowania kontraktu według wymagań, jakie my zawrzemy
w tym postępowaniu przetargowym mogą się odwołać. I to realnie wydłuży ten proces. Jeżeli tych odwołań nie będzie albo zamkną się w dość krótkim czasie, to mniej więcej do 2 miesięcy będziemy mogli podpisać umowę z potencjalnym wykonawcą i on od tego dnia będzie miał 24 miesiące na to, aby trasa autobusowa na Swojczyce powstała. Trasa autobusowa, tramwajowa. Ale jesteśmy w tym doskonałym momencie, ponieważ kończymy to projektowanie, przed nami ogłoszenie przetargu i już realizacja na budowie. To jest niewiele, biorąc pod uwagę, jak kiedyś można było powiedzieć, byliśmy odlegli nie tylko od tego pomysłu, ale od samej realizacji, bo po dawnych mostach Chrobrego nie dałoby się zrealizować tej inwestycji. Dzisiaj korzystamy z lepszej infrastruktury w tamtym miejscu, która daje gigantyczne możliwości i my z tych możliwości skorzystamy. Więc pierwszy etap tego tramwaju. Mamy za sobą, nowe mosty Chrobrego funkcjonują. Teraz przechodzimy do drugiego etapu, tak aby ten tramwaj realnie powstał za 24 miesiące od daty podpisania umowy. Rzeczywiście inwestycja jest bardzo potrzebna, bo pamiętam przy okazji otwarcia tych nowych mostów Chrobrego, to mieszkańcy mówili, że nieraz muszą ze Swojczyc dojeżdżać godzinę do mostów Chrobrego, także z pewnością myślę, że się ucieszą. To jest tak, że my codziennie działamy po to, aby poprawić jakość życia mieszkańców we Wrocławiu. Oczywiście i są to procesy czasochłonne, ponieważ są ściśle określone literą prawa. Terminy, niezbędne pozwolenia, wszystko jest ściśle opisane. Działając wedle prawa, to jest czasochłonne, ale niestety konieczne do tego, aby takie gigantyczne inwestycje zmieniające funkcjonowanie transportowe w mieście, w aglomeracji, w której na co dzień żyje mniej więcej 1 000 000 osób, bo tyle z Wrocławia korzysta na co dzień, biorąc pod uwagę nie tylko mieszkańców, ale tych, którzy do miasta wjeżdżają, to codziennie żyje tu 1 000 000 osób. Także mówimy tu o gigantycznym mieście, o stolicy Dolnego Śląska, o mieście, z którego my, wrocławianie, możemy być dumni i chcemy być dumni, które daje dużo możliwości i pozwala w bardzo komfortowy sposób żyć mieszkańcom, którzy na co dzień mogą być dumni z tego, co mają i otrzymują. Na szczęście mówimy, że to miasto nie jest skończone. Ta historia transportowa, inwestycyjna nie jest zawiązana na kokardę, zacytuję klasyka prezydenta Jacka Sutryka. My musimy na co dzień walczyć o to, aby poprawiać jakość życia mieszkańcom poprzez inwestycje, które na bieżąco są realizowane. A mówimy tu o gigantycznych budżetach, o gigantycznych przedsięwzięciach. I pragnę zauważyć, że to są wielkie rzeczy historyczne w skali miasta, które zadziały się w powojennej historii za tej kadencji samorządu. Trasa autobusowo-tramwajowa na Nowy Dwór, trasa przez Popowice, nowe mosty Chrobrego, przebudowane mosty pomorskie, które są piękne, są wizytówką Wrocławia. To jednym tchem możemy wymienić te gigantyczne rzeczy, które się zadziały. Na koniec tamtego roku oddaliśmy Aleję Wielkiej Wyspy. Coś, nad czym pracowaliśmy od 10 lat, aby to się udało, bo były środowiska, które skutecznie blokowały te inwestycje, ale udało się to zrobić. Mamy to, więc możemy być z tego dumni. Codziennie wrocławianie korzystają z tej infrastruktury i to jest coś, czego wiele miast może nam pozazdrościć, bo po pierwsze stać nas na to jako samorząd, pomimo ciężkiej sytuacji, jeżeli chodzi o okradanie nas przez poprzedni rząd, bo pamiętajmy o tym, że 0,5 miliarda rocznie mniej więcej z budżetu miasta traciliśmy przez decyzję poprzedniego rządu, więc to jest ta gorsza informacja, bo gdybyśmy mieli te 400 milionów, to przypomnę, że tyle kosztowała trasa autobusowa na Nowy Dwór. Także gdyby mieć te pieniądze jeszcze w budżecie, moglibyśmy poszaleć, a mieszkańcy mogliby być bardziej zadowoleni z tego, jak im się tutaj na co dzień funkcjonuje. Rozmawialiśmy o inwestycji na Nadodrzu, na Jagodnie i na Swojczycach. Teraz bym jeszcze chciała wrócić na chwilkę na Nadodrze, bo tutaj wiemy, że kolejną inwestycję planujecie, bo ona jest na etapie teraz projektowania, a mianowicie chodzi tutaj o ulicę Dibuła. To jest taki news, który przynieśliśmy też niedawno, można powiedzieć, że jest gorący, ponieważ najwęższy przystanek we Wrocławiu zmieni swoje oblicze i przebudujemy całą tarczę skrzyżowania ulic Dibuła i Drobnera. Wrocławianie mogą zobaczyć, jak to wygląda, udając się po prostu w tamto miejsce. Mniej więcej na wysokości Drobnera 9 postawiliśmy wystawę, która pokazuje, jak wyglądać będzie to miejsce po gruntownej przebudowie. Aktualnie kończymy projektowanie, przed nami uzyskanie niezbędnych pozwoleń do tego, aby wejść na budowę i szukanie wykonawcy i pewnie w 2025 roku realnie będziemy budować to skrzyżowanie. Mówimy tutaj o bardzo ważnej inwestycji transportowej w ścisłym centrum realnie Wrocławia, która poprawi
codzienne funkcjonowanie komunikacji zbiorowej w tamtym miejscu. Pamiętajmy, że jest tam filia Uniwersytetu Wrocławskiego, popularna Wyspa Słodowa, mieniąca się sławą w Polsce i za granicą, bo kiedy rozmawiamy z turystami, to oni o Wyspie Słodowej bardzo wiele dobrego słyszeli w różny sposób, bo to dzisiejsza młodzież Wrocławia kreuje to miejsce w dniu codziennym. Natomiast my bezpiecznie chcemy tam dowozić mieszkańców i również tych turystów. Stąd w 2025 roku realnie wejdziemy na budowę, przebudujemy całkowicie tarcze skrzyżowania tak, aby mieszkańcy dostali zintegrowany przystanek autobusowo-tramwajowy pośrodku tego miejsca. Dodatkowo ścieżki rowerowe, chodniki obustronne. Do ulicy Cybulskiego również pociągniemy ścieżkę rowerową tak, aby to wszystko było kompletne i funkcjonujące na co dzień w sposób odpowiedni, dostosowany do dzisiejszych czasów. Dodatkowo zieleń. Tej nie może dzisiaj zabraknąć, kiedy mówimy o infrastrukturze w centrum miasta. Łącznie w tamtym miejscu posadzimy 19 drzew, tysiące krzewów i traw ozdobnych. Dzisiaj jak ktoś patrzy na to miejsce, to mówi, przecież to się tam nie zmieści. Nie, to tam się zmieści, wystarczy przebudować to skrzyżowanie gruntownie. Ja może tylko wskażę miejsce, gdzie dzisiaj zatrzymuje się autobus przy Drobnera, no to tam po przebudowie będzie jezdnia, ponieważ ten przystanek, bo przystanki są porozrzucane tam. Właśnie te przystanki będą szersze, jeśli chodzi o te przystanki tramwajowe? Generalnie to będzie jeden duży zintegrowany przystanek dla autobusów i tramwajów, łącznie 8 drzew na tym zintegrowanym przystanku i każdy wysiadając z tramwaju będzie mógł wejść do autobusu. Nie będzie musiał przechodzić na drugą stronę ulicy. Także to na pewno duża zmiana dla wrocławian. Poza tym tam po prostu będzie pięknie. Bo kiedy mówimy o samym przystanku, to ja już myślę o tym, ile tam będzie nasadzeń, jak to miejsce po prostu wypięknieje. Będziemy dumni z tego dzisiaj mitycznego, najwęższego przystanku we Wrocławiu. Będziemy dumni, bo będziemy mieli doskonałe miejsce przesiadkowe. Tym akcentem kończymy naszą rozmowę. Dzisiaj moim Państwa gościem był Bartosz Nowak, Wrocławskie Inwestycje. Dziękuję Ci bardzo za dzisiejszą dziękuję rozmowę. Dziękuję bardzo. Życzę dobrego dnia wszystkim. Państwu również dziękujemy za uwagę i do zobaczenia.